Najgorsze śniadanie, jakie jest, i oprócz tego, że samo w sobie jest beznadziejne, to jeszcze jest mega popularne. A mam tutaj na myśli... Kłaniam się, z tej strony Bartek Szemraj ze Strefy Przemian, a w tym filmie powiem o tym, jakie są trzy najgorsze moim zdaniem śniadania, jakie tylko istnieją, i to, co jest najlepsze, to 9 na 10 osób, które do Strefy Przemian, do kompleksowej opieki się zgłasza, właśnie tego typu śniadania je. A to są osoby, które zazwyczaj nie mogą schudnąć. Także serdecznie zapraszam. Od razu jedziemy po kolei, trzy śniadania. Od razu mówię, że trzecie jest najgorsze i oczywiście zostanie wymienione na końcu tego filmu. Więc odrobinę cierpliwości, oglądaj do końca. Pierwsze, najgorsze śniadanie, jakie może być, to, moi drodzy, kanapki. I wiem, że teraz część osób powie: Boże, Bartek, wszyscy jedzą kanapki. Pod tym kątem na to spójrzcie. Ja nie biorę pod uwagę kompletnie takiego waloru smakowego, moi drodzy. Zwróćcie proszę uwagę na to, że żyjemy w czasach, w których nie mamy żadnego problemu z dostępnością jedzenia. I teraz, jeżeli jemy, to jemy po to, żeby dostarczyć do naszego organizmu jak najwięcej wartości odżywczych, a nie stricte tylko i wyłącznie po to, żeby się najeść. I to jest ogromny problem dzisiaj, dlatego że jeżeli sobie tak rozłożymy troszeczkę bardziej taką kanapkę, no to mamy głównie chleb, który ma głównie energię w postaci cukru, węglowodanów. No i na tej kanapce zazwyczaj jest plaster szynki albo odrobina twarożku, co jest odrobiną źródła białka, bardzo małą, za małą zdecydowanie. I mamy na to troszeczkę warzyw. No ale to, moi drodzy, plaster pomidora, albo dwa plastery pomidora, albo trzy plasterki ogórka i liść sałaty. No co to jest za ilość warzyw? To jest żadna ilość warzyw. Więc nie oszukujmy się, moi drodzy. Część osób się może obrazić, ale takie są fakty. Kanapki jecie po to, żeby się zapchać, żeby nie czuć głodu. To nie jest rozwiązanie, to nie jest droga. Kanapki to nie są pożywne śniadania. Kanapki to są posiłki, dzięki którym się zapchacie i nie będziecie czuć głodu. Gdybyśmy się cofnęli w czasie i żyli w gigantycznej biedzie, okej, spoko, jest to jakaś forma przetrwania, ale to nie jest forma optymalnego funkcjonowania. Więc jeżeli macie jeść śniadania, to kanapki nie powinny być pierwszym wyborem. Oczywiście, jak ktoś chce z czasem zjeść kanapki, od czasu do czasu spoko jedźcie, ale one nie powinny być fundamentem, bo one są odpowiednio odżywcze. One nam dostarczą troszeczkę energii. I tyle. Już nie mówię tutaj o kwestiach, że nie wiem, tutaj macie, niektórzy jedzą bułki, więc to jest w ogóle najgorszy syf, bo to jest przetworzone. Bułka podnosi cukier bardziej niż sam cukier we krwi, mamy tutaj gluten i tak dalej. Nie biorę tego pod uwagę. Tylko chodzi mi o odżywczość, ok? Więc punkt pierwszy, kanapki, nie jedz ich, bardzo proszę, naprawdę. Moi drodzy, krótki przerywnik. Od 15 marca 2023 roku podnosimy aż o 20% ceny naszej kompleksowej opieki dietetyczno-treningowej. Więc jeżeli ktoś chce do nas dołączyć do Strefy Przemian, to teraz jest idealny moment, żeby skorzystać właśnie z tej niższej ceny. strefaprzemian.pl, tam wchodźcie i dołączajcie do Strefy Przemian i zmieniajcie po prostu swoje życie. Drugie, moim zdaniem, najgorsze śniadanie to owsianka. Tylko spokojnie, tak? Bo owsianka zawsze budzi najwięcej emocji. Przyjęło się, że owsianka jest zdrowa. I oczywiście jest ku temu wiele powodów. One są niezaprzeczalne, to są fakty i tak dalej. Tylko teraz, ta owsianka zrobiła się na tyle modna i na tyle instagramowa, że tak powiem, że ludzie zaczęli zrobić z owsianki takie trochę dziwne wariacje. No bo jak macie owsiankę, no to jest sam owies, tak? To ma mnóstwo znowu błonnika, który będzie wam puchł, że tak powiem, w żołądku, w jelitach i dzięki temu nie będziecie czuć odpowiednio dużo głodu. Będzie powodował poczucie sytości i to ma dużo plusów oczywiście. Tylko teraz tak, jak wejdziecie sobie na Instagram albo na jakiekolwiek social media i zobaczycie, jakie ludzie jedzą owsianki, no to z tą taką słynną owsianką to ma nie dużo wspólnego, no bo tak, mamy trochę tego owsa rzeczywiście, mamy jakiś zazwyczaj na przykład napój ryżowy, albo w ogóle zwykłe mleko. Jak dacie napój na przykład ryżowy, no to on ma już dużo cukru, no ale to jest właśnie składowa, czyli tak, owies, mleko albo jakiś napój, jaki jest migdałowy albo kokosowy, to już pół biedy. Do tego dajecie owoce, najlepiej suszone. Tylko moi drodzy, suszone owoce to jest po prostu jedna wielka bateria cukru. Znowu, to nie jest dobre rozwiązanie. Do tego fajnie by było to czymś polać, jakimś fajnym sosem, czasami zero, czasami one nie są zero. Do tego fajnie by było dać jeszcze jakiś garść rodzynek albo bakali, no bo są zdrowe. I znowu, robi nam się posiłek, który jest stricte energetyczny. Czyli mamy dużo cukru, jak dacie na przykład bakali, dacie w postaci orzechów, nie wiem, garść orzechów, jakichkolwiek. Nawet jak one są zdrowe oczywiście, ale no znowu, one mają dużo tłuszczu, więc mają dużo energii. Więc znowu mi się robi posiłek stricte energetyczny, bo dostarczycie energii zarówno tutaj już teraz i ze źródeł w postaci cukru, węglowodanów i w postaci tłuszczów, bo jak dacie na przykład orzechy, oczywiście one są zdrowe, ale mają tłuszcz i są wysokokaloryczne, to jest fakt, więc znowu tej energii będzie bardzo dużo, tego białka będzie znowu trochę mało, no bo trochę będzie w orzechach, tak na dobrą sprawę, i nigdzie więcej. Więc znowu robi wam się posiłek stricte energetyczny.
energetyczny. A fakty są takie, że wy nie musicie tak naprawdę podnosić tej za bardzo energii, więc to jest trochę mit, czy trochę, no to jest mit, że rano trzeba zjeść posiłek jak najbardziej energetyczny, żeby mieć energię. Nasz organizm działa tak, że jak wstajecie, to podnosi wam poziom kortyzolu, a on między innymi odpowiada za to, żebyście mieli odpowiedni poziom energii rano. Więc wy nie musicie nie wiadomo ile tych kalorii rano dostarczać. I pamiętajcie, jeśli wtedy, kiedy czujecie głód, a nie wtedy, kiedy wybija dana godzina. Jak ktoś wam mówi, że jak nie zje się na jedno, to nie ma siły, no to sorry, organizm tej osoby źle funkcjonuje. Oczywiście tutaj nie biorę pod uwagę wyczynowych sportowców i tak dalej, tylko takich ludzi jak ja, którzy po prostu albo trenują sobie rekreacyjnie raz, dwa, trzy, cztery razy w tygodniu, albo w ogóle nie trenują. Czyli podsumowując temat owsianki, jeżeli już macie ją jeść, to oprócz tego owsa dawajcie ewentualnie orzechy i jedzcie ją z wodą, albo ewentualnie w takim wypadku z napojem roślinnym w postaci napoju albo migdałowego, albo kokosowego. Dlatego, że wtedy robi wam się posiłek bardziej tłuszczowy, on będzie bardziej sycący i na dłużej będzie sycący, to jest bardzo istotne. Dalej minusem ogromnym będzie to, że nie dostarczacie odpowiedniej ilości białka. A to jest moim zdaniem najważniejszy punkt, najważniejszy makroskładnik, jeżeli chodzi o nasze odżywianie. Dlatego, że większość osób właśnie je go za mało i dlatego bardzo często nie może się najadać. I teraz trzecie, najgorsze śniadanie jakie jest i oprócz tego, że samo w sobie jest beznadziejne, to jeszcze jest mega popularne. A mam tutaj na myśli kawa z ciastkiem. Mówię o tym, że jest modne, dlatego że bardzo dużo ludzi po prostu idzie sobie do kawiarni, szczególnie w dużych miastach i mówisz, bo proszę na przykład sobie latte, do tego jeszcze ciasteczko, ok? Mamy kawę, które jeszcze do niego na przykład dodajemy sobie mleko, albo niektórzy jeszcze dają sobie do niego śmietanę, albo jeszcze jakiś sos, więc tu już robi mnóstwo kalorii. I do tego dajemy sobie jeszcze ciasteczko w postaci znowu tego, że mamy dużo cukru w postaci węglowodanów i znowu nie ma białka. Ale dlaczego to jest beznadziejne to wszystko? Oczywiście, że wiem, to smakuje super, to jest fajnie sobie czasem na wakacjach nawet takie coś zjeść, tylko dlaczego to jest najgorsze? Dlatego, że kawa będzie nam podnosiła ciśnienie i ten cukier będzie się nam jeszcze szybciej musiał w organizmie zagospodarować i zazwyczaj to będzie działało tak, że po prostu on będzie się nam szybciej prawdopodobnie odkładał do tkanki tłuszczowej. To nie jest fajne. Więc jak widzicie kogoś, kto sobie codziennie, albo jak znacie kogoś, kto codziennie sobie pije latte i do tego sobie bierze Nie wiem, czy to jest na pewno najlepsze rozwiązanie. Kolejnym minusem takiego śniadania jest też to, że kompletnie nie jest sycące. Po takim śniadaniu prawdopodobnie po 30-60 minutach znowu będziecie musieli coś zjeść w postaci jakiejś przekąski i koło się zamyka, bo w kółko musimy jeść, bo nie możemy się najeść. Dlaczego? No właśnie. To są moim zdaniem, moi drodzy, trzy najgorsze śniadania, jakie są, czyli kanapki, czyli owsianki, tylko takie bardziej zmodyfikowane niestety, i kawa z ciastkiem. Pamiętajcie, że jecie po to, żeby dostarczyć wartości odżywcze w postaci białka, węglowodanów i tłuszczów, ale też mikro i makro składników, po to, żeby wasz organizm jak najlepiej funkcjonował. Nie jecie wyłącznie po to, żeby dostarczyć mu energii w postaci wyłącznie węglowodanów czy tłuszczu. To jest zdecydowanie za mało. I uwierzcie mi, tego macie pod dostatkiem. Skupcie się bardziej właśnie i na białku, i na mikro i makro składnikach i zobaczycie ogromną różnicę w funkcjonowaniu i w efektach. Jeżeli chcecie zobaczyć film, jakie śniadanie ja polecam jeść, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, ja postaram się taki film przygotować. Oczywiście osoby, które chcą sobie sprawdzić nasze bezpłatne menu na 7 dni, albo w ogóle jakie mamy przepisy w strefie przemian, to zapraszam właśnie strefaprzemian.pl. Wystarczy w prawym górnym rogu się zarejestrować, 10 sekund trwa i macie dostęp do wybranych przepisów oraz właśnie bezpłatnego menu. Możecie sobie je przetestować i sprawdzić, czy są smaczne, a mamy setki opinii, że są, więc bardzo polecam. Jakiekolwiek pytania oczywiście piszcie je w komentarzach bądź na kontakt@strefaprzemian.pl, a my tam bardzo chętnie wam odpowiemy i podpowiemy, co możecie zrobić po prostu lepiej, żeby osiągnąć swoje cele. I na koniec, moi drodzy, oczywiście te śniadania, jeżeli wam się zdarzają od czasu do czasu, raz na jakiś czas, stricte dla przyjemności, jak najbardziej niech one sobie zostaną, bo każdy może czasem sobie po prostu takie coś zjeść i nie ma w tym absolutnie nic złego. To, co jest bardzo istotne i o co mi w tym filmie chodzi, to jest to, żeby nie traktować tych śniadań, właśnie tych kanapek, owsianek, czy właśnie kawy z ciastkiem, jako fundament, dlatego, że te śniadania dostarczają wam zbyt
mało wartości odżywczych i przez to długofalowo będziecie po prostu gorzej funkcjonować. Będziecie mieć gorsze efekty albo po prostu w ogóle nie będziecie mieć efektów. To, co jecie, musi być jak najbardziej odżywcze, szczególnie w tych czasach, w których bardzo trudno dostarczyć odpowiednią ilość wartości odżywczych, bo po prostu jedzenie jest coraz niższej jakości. I takie są smutne fakty i dlatego też właśnie nagrywam ten film, żeby Wam pomóc to zmienić.